Witam Was w moim barze. Dziś tequila Sunrise. Nazwę, którą na pewno kojarzycie. Pytanie jest, czy z piosenką, filmem, czy w końcu z koktajlem, którym dzisiaj się zajmiemy. Więcej o tequili Sunrise możecie przeczytać na naszym blogu. Tequila, jaką wykorzystuję do tego koktajlu, jest to zazwyczaj tequila srebrna, ale równie dobrze możecie używać starzonej reposado. Wybierając tequilę w sklepie, pamiętajcie, aby wybierać tą dobrą, w związku z czym szukajcie na etykiecie napisu, iż została zrobiona w 100% z agawy lub w 100% z błękitnej agawy, bo ta jest najlepsza. Zapraszam. Na początek tradycyjne tequila Sunrise. Do szklanki z lodem wlewam 40 ml tekili, 80 do 100 ml soku pomarańczowego i na wierzch około 5 ml grenadiny. I efekt sunrise, czyli wschodu słońca, mamy gotowy. Do dekoracji dam kumkwat, czyli mini pomarańcza. Następnym będzie tequila Sunset. Do szklanki z lodem wlewam 40 ml tequili, 5 do 10 ml grenadiny, zmiana kolejności, a następnie sok grejpfrutowy. W tym wypadku do dekoracji użyję Physalis, czyli michunkę. Obie te rzeczy kupiłem dzisiaj na bazarku koło domu. Na koniec będzie tequila Sunday. Do szklanki z lodem wlewam 40 ml tequili, 80 do 100 ml soku ananasowego i na wierzch grenadina. 5 do 10 ml. Do dekoracji użyję trójkącik z ananasa. Pamiętajcie, że przed wypiciem najlepiej te koktajle dobrze zamieszać. Nasze trzy wersje tequili Sunrise są gotowe. My widzimy się już niedługo, natomiast pamiętajcie, iż codziennie możecie na naszym Instagramie obserwować nowe, inspirujące posty. Ciekaw jestem również, czy czytacie opisy pod naszymi filmami. Jeżeli tak, to w komentarzach użyjcie hasło, które tam zamieściliśmy. Nie zapomnijcie też kliknąć dzwoneczka. Bawcie się dobrze, ale pamiętajcie, nie przesadzajcie.